Dobrze. Przyjaciele, zrobimy jeszcze sobie jeden temat. Temat odwagi. I tym sobie zakończymy naszą tutaj rosną szeroką szkołę. Odwaga to jest postawa wobec niebezpieczeństwa charakteryzująca się umiejętnością przezwyciężenia strachu. A więc odwaga nie jest brakiem strachu. Odwaga nie jest brakiem lęku. Odwaga to postawa charakteryzująca się umiejętnością przeciwstawienia się strachowi. Przeciwstawienia się każdej formie lęku. I to jest coś do wypracowania. Możesz się modlić, aby Bóg uczynił cię odważnym. I On to zrobi. Natomiast zrobi to w ten sposób, który może być sposobem dla ciebie nieciekawym. Ponieważ odwaga nie jest darem. Nie ma daru odwagi. Ponieważ jego się nie ma. Tak jak nie ma wielu innych darów, które chrześcijanie chcieliby, żeby były. Ludzie często przychodzą, no połóż na mnie ręce, żebym miał wiarę. No i koniec. Do mnie przyszedł, żebym miał. Rozumiesz? No wiesz, jesteś poważny. Kiedyś do Reinharda Bonnke przyszedł człowiek w Afryce. W trakcie jego konferencji mówi: bracie, chciałbym zapłacić za twój pokój w hotelu, jeśli można. A Reinhard się pyta, dlaczego chciałbyś zapłacić za mój pokój w hotelu? Bo ja chciałbym się przespać w tej pościeli, w której spałeś, żeby namaszczenie twoje przeszło na mnie. A Reinhard mówi, ty uważasz, że to jest takie proste. Że ty się prześpisz w mojej pościeli i to, co ja mam, to na ciebie przejdzie, tak? Reinhard jest charyzmatykiem, on wierzy w coś, co się nazywa udzieleniem, ale niestety stanie się ewangelistą, odważnym człowiekiem, który głosi Ewangelię pod, że tak powiem, gradem diabelskich kul, ono nie przychodzi do życia, bo się prześpisz w pościeli innego ewangelisty, przepraszam. Tylko przychodzi, wiecie przez co? Przez trening. Trening. Ludzie, którzy przychodzą czasami ze mną rozmawiają młodzi ludzie, przychodzą na siłownię i mówią, kiedy będę miał pierwsze efekty? Ja mówię, pierwsze 2 lata będziesz się uczył ćwiczyć. Poznasz siebie, poznasz swoje stawy, ścięgna. Dowiesz się o sobie, masz 600 parę mięśni na ciebie. Dowiesz się, kim jesteś w ciebie, jak funkcjonujesz. Po pierwszych 5 latach będą pierwsze trwałe efekty. I od tego zaczniesz, mówię, swoje działania sportowe. Kopary opadają. Jak to? A tak to? A tak to. Jezus 30 lat przygotowuje się do służby, która trwa 3,5 roku. Dobre? Ktoś mówi, ale Jezus poszedł. Mówię, poszedł. Bo się dał przygotować. Czy my musimy 30 lat się przygotować? Absolutnie nie. To nie o to chodzi. To nie w tym sprawa. Natomiast w temacie odwagi rzecz jest prosta. Odwaga to działanie mimo lęku. To nie brak lęku. To działanie mimo lęku. I działania mimo lęku trzeba się nauczyć. Przyjąć od Boga przez wiarę odwagę i zacząć ją wdrażać. A wdrażanie jest bolesne i tego nie unikniesz. Strach to pierwotna cecha natury, mająca swoje źródło w instynkcie przetrwania. Jest to stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia. Strach sam w sobie, u swojej podstawy, nie jest zły, ponieważ strach jest wmontowany w nasz system obronny. Normalny człowiek odczuwa strach.
normalny człowiek. I tenże sam normalny człowiek, tak, kontroluje nadwyżki strachu, co się nazywa odwagą. Gdyby nie było strachu, to człowiek by wyskoczył przez okno, a nie zszedł schodami, bo chciałby szybciej. A rozumiecie, o co chodzi? Chciałby szybko, nie mamy teraz czasu, wybijemy głowami szyby i skoczymy. Ponieważ nie mamy instynktu. Ten instynkt, który mówi do ciebie, nie wychodzi się przez okno, tak? A nazywany przez ciebie zdrowym rozsądkiem, to jest wmontowana podstawa strachu i to jest zdrowe. Nie wkładamy ręki w ogień, tak? I różne takie rzeczy. Odwagą zaś jest, tak? Granica, którą sobie stwarzamy, aby strach, który niestety jest rozwojowy, tak? Nie przeszedł pewnego poziomu. I nie zamienił się w co? W lęk. Czyli negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego nieszczęścia czy też zagrożenia. Strach przechodzi w lęk i zaczyna stawać się patologiczny. I tam przychodzą demony i człowiek jest rozpieprzony. Generalnie ludzie się boją. A w kościele chyba bardziej niż w świecie. Nigdzie nie spotkałem tylu zalęknionych ludzi jak niż w kościołach. Słowo ponad. To jest w ogóle przedziwne dla mnie. Był w świecie, radził sobie. Nawrócił się do Boga, przyszedł do kościoła, on nie wie, co ma robić. No nie wiem. Czekasz, bo Pan poprowadził. Był w świecie, to robił. W ogóle to było niesamowite. Ja mówię, a w świecie kto cię prowadził? Diabeł mnie prowadził. Aha. Tak uważasz, cię diabeł prowadził w świecie. W świecie się prowadziłeś sam. Diabeł cię stymulował. Wszedłeś do Jezusa, też się prowadzisz sam, tylko Jezus cię będzie stymulował. W ogóle rozumiesz mnie? Zawsze się prowadzisz sam. Prowadziłeś się sam w świecie i prowadzisz się sam tutaj. Ty to ty. Rozumiesz? Zmieniło się tylko źródło energii. Ale decydent został ten sam. To nie Pan decyduje za ciebie. Ani diabeł nie decydował za ciebie. Bo Słowo Boże mówi, że jesteśmy kuszeni przez co? Przez pożądliwości nasze. Masz tam napisane gdzieś, że jesteś kuszony w ogóle przez przez cokolwiek innego? Nie. Diabeł nie posiada mocy do tego, rozumiecie, aby bez zgody człowieka wlec gdzieś człowieka. Dlatego on musiał zwieść Adama i Ewę, a nie napaść. To nie było tak, że Ewa sobie szła pod drzewem, proszę ciebie, i napadł ją, proszę ciebie, wąż z nogami człowieku, tak? Jej zrobił afro człowieku. Wepchnął jej jabłko, popchnął nogą człowieku, rozumiesz? Tak nie było. On ją musiał zwieść, zbajerować, rozumiesz, o co chodzi? Porozmawiać. Trzeba było pogadać. Bo on wiedział, że on nie może napaść się. On nie może jej napaść, nie ma władzy nad napadnięciem. Dlatego nie prowadził cię diabeł w świecie. W świecie sam się prowadziłeś. Rozumiesz? Dawałeś się po prostu zwodzić, a teraz dalej sam się prowadzisz. Tak? Tylko masz słuchać tego, co mówi do ciebie Bóg, bo on dobrze chce. Odwaga to jest działanie mimo lęku. A w kościele ludzie są zalęknieni. Co możemy zrobić, jeżeli się boimy? Boimy się. Ach, nie wiem, czy to będzie z Pana. Ja mówię, to zaryzykuj. Pan się nie pogniewać. Nawet nie zrobisz czegoś z Boga, ty myślisz, że co ci Bóg zrobi? Cię zasroma z góry tam? Nic nie zrobi. To dobry ojciec. Popełnisz błąd, to popełnisz błąd. Ale bądź odważny. Ja jestem Pawłowy. Bardziej. Dlaczego jestem Pawłowy? Paweł miał taką metodę, że biegł cały czas. On biegł. Jak nawet wleciał w jakieś takie miejsce, co się pomylił, to jest napisane, Duch Chrystusowy go zatrzymał. Jakieś powiedziałem do Boga tak, Panie Boże, umówmy się może w ten sposób. Ja będę biegł, a jak źle pobiegnę, to mnie zatrzyma. Bo wiem, że tak robię. Ja nie będę chrześcijaninem, który będzie siedział na dupie, rozumiesz? I zastanawiał się pół życia, w którą stronę ma pójść.
Ja po prostu pobiegnę. A jak gdzieś będę szedł w bok, to weź mnie na kieruj. A ja będę biegł. Będę biegł. Bo taki był Paweł. Taki był Paweł. Taki był też Jezus. Rozumiecie? Bo Bóg jest odważny. W ogóle Bóg i lęk nie mają nic ze sobą wspólnego. Chrześcijanie lęk zaczęli nazywać zdrowym rozsądkiem, oczekiwaniem na Pana. Rozumiecie? Ja mówię, człowieku, ty się po prostu boisz. Boisz się różnych rzeczy. Boisz się Boga, boisz się diabła, boisz się ludzi. Kiedyś jadę samochodem, byłem na usłudze w takim kościele i pastor jechał też tam z tyłu i patrzę, na początku myślałem, że mi się wydawało. Kierowca przyspiesza do 120, pastor się zaczyna modlić w innych językach. Kierowca zwalnia, pastor przestaje. Mówię, ale numer. Mówię, 120 szamalara, barelebererezeru. Mówię, człowieku, inne języki działają zgodnie z pedałem gazu. On się bał. Siedział z tyłu i się bał. Wiesz, o co chodzi? Bał się. Moja żona jeździ szybko. Ja czasem tylko zerkam. Patrzę w dwie stówy, mówię Agata. Bardzo ważną zasadą jest, abyśmy nie jeździli szybciej niż anioł, który nas strzeże. Starajmy się, mówię, tak wiesz, do szybkości anioła. Ale nie boję się. Rozumiecie? Ja się nie boję. Ja nie mogę sobie pozwolić na strach. Ja się boję bać. Normalnie chrześcijanie powinien bać się bać. Bo strach cię zniszczy. Nie dasz rady żyć z lękiem o cokolwiek. Jeżeli boisz się o swoje życie, jeżeli boisz się o służbę, jeżeli boisz się o dzieci, o męża, o żonę, o pracę, o status społeczny. Rozumiesz? To polegniesz. Bo na tym świecie, chodząc z odważnym Bogiem, trzeba być odważnym. Kiedy Jozue obejmuje milionowy Izrael, to Bóg do niego zaczyna mówić: Jozue, nie bój się i nie lękaj. Pierwsza rozmowa Jozuego z Bogiem. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Ludzie, czy was w ogóle intrygowali w ogóle bohaterowie? Nie zawsze. Ja na przykład się nie nadaję, żeby... Ludzie oglądają na przykład sobie różne filmy, czy takie... O, film sobie obejrzę, nie? Ja na przykład nie oglądam pewnych rzeczy w ogóle, nie? Nawet jeżeli one są, bo jak one nie niosą za sobą jakiegoś potencjału, to ja tego nie dotykam wcale. A najbardziej zawsze mnie interesowali bohaterowie. Rozumiesz? Bohater to był zawsze dla mnie ktoś, kto miał w sobie potężną odwagę. To był taki ktoś. Nie zawsze to kręciło, nie zawsze chciałem taki być. Potem jak poznałem Jezusa, ja mówię, mistrz świata, najodważniejsza postać, jaką kiedykolwiek poznałem. Mistrz świata. W ogóle wiesz co? Mówię, szok, co on robi. Ja to czytałem Ewangelię jak książkę sensacyjną. Rozumiesz? Jak książkę sensacyjną. Potem, jak zacząłem czytać listy, mówię, Paweł, ale numer. Ten w ogóle jak idzie, w ogóle wiesz, jak przecina człowieku. Jakby jechał 200 na godzinę człowieku samochodem w betonową ścianę. I w ogóle wierzył, że przebije, wiesz, nie? Ja po latach zacząłem rozumieć, mówię, Boże, to o to ci chodzi w ogóle. I wiecie, to nie chodzi o to, jakie my mamy usposobienia, bo ty mówisz, wiesz, ja nie jestem taki przebojowy. Człowieku, to nie chodzi o przebojowość. Tu chodzi o odwagę na twoim poziomie życia. Masz swój poziom życia, ja mam swój poziom życia. Ale ty musisz być odważny na swoim poziomie życia, tak jak ja jestem odważny na swoim poziomie życia. Ty nie możesz mieć grama lęku na twoim poziomie życia, tak jak ja nie mam na swoim poziomie życia. Ty nie musisz sięgać po mój poziom. Absolutnie.
Bo ty masz swoje życie. Ty masz swoją walkę. Ty masz swoje zwycięstwa. I ty masz swoje demony. Twoje demony to nie moje demony. Rozumiesz? Ja się nie muszę bujać w ogóle z problemami, z którymi ty się bujasz, albo, ale ja mam swoje problemy. I muszę być odważny, tak? I ty musisz być odważny. Odwaga nas nie ominie. Diabeł chce, żeby ludzie Boży bali się. Człowiek, który się boi, jest zawinięty. Można go sobie okręcić wokół palca, zmanipulować i wsadzić mu każdą ściemę. Taka jest prawda. Piąta Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa. 31:6. Piąta Mojżeszowa. 31:6. Mówi tak. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg Twój, sam pójdzie z Tobą, nie porzuci Cię i nie opuści Cię. Dyrektywa Boża. Co on w ogóle mówi ten Bóg? Czy ten Bóg mówi do nich, bądź ostrożny? Nigdy. W Biblii znalazłem chyba 3 razy słowo ostrożny. 2 razy odnosi się to do tego, aby być ostrożnym z używaniem rzeczy świętych, a raz nie pamiętam do czego. Natomiast 366 razy jest napisane nie bój się. Jest subtelna różnica? I 1 do 366. Kiedyś ktoś powiedział, że na każdy dzień roku, łącznie z rokiem przestępnym, Bóg krzyczy do ludzkości. Nie bój się i nie lękaj. Żeby iść za Bogiem, trzeba być odważnym. Nie da rady inaczej. Humanizm będzie ci mówił, nie trzeba być odważnym. Kłamstwo. Trzeba być odważnym. Trzeba być odważnym, bo Bóg cię będzie... Bóg, kiedy ja idę z Bogiem, to ja będę szedł w najciemniejsze zakamarki życia. W najciemniejsze zakamarki życia, rozumiecie? Będę szedł w takie miejsca, gdzie będę musiał stanąć po jakiejś stronie. Gdzie będę musiał zdecydować, gdzie będę musiał powiedzieć, sprawy się mają tak, to wszystko będzie wymagało odwagi ode mnie. Będę musiał stanąć na Bożych zasadach. Rozumiesz? Będę musiał to zrobić, bo jak ja tego nie zrobię, to mnie diabeł dorwie. A kiedy ja będę odważny, rozumiesz? To mi nic się nie stanie. Wracaliśmy kiedyś z takiej usługi, mieliśmy wypadek samochodowy, tego kierowcę mieliśmy. Toczyliśmy się kilka metrów samochodem. Ja krzyczałem wtedy. Diabeł, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Nic mi nie było. Nic. 5 palców anioła miałem tylko odznaczonych na ręku. Tu kciuk, a tu 5. Zdjąłem koszulkę, mnie szło. A siedziałem wbity w siedzenie człowieku, rozumiesz, jak mnie wmurowało. Nie bałem się. Nie bałem się. Diabeł mnie chciał zabić kilkakrotnie fizycznie. Traciłem oddech. Ja kiedyś, ja w ogóle miałem bardzo słabe płuca, oskrzela. Ja mając 2 lata umarłbym na zapalenie płuc w szpitalu. Miałem astmę. Miałem dychawicę płucną. Rozumiecie? Byłem w strasznym stanie, jeżeli chodzi o układ oddechowy. Oprócz tego brałem bardzo dużo narkotyków. Zostałem uzdrowiony przez Boga ze wszystkiego. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy zacząłem bardzo dużo usługiwać. I w związku z tym zacząłem nadwyrężać swoje płuca. Jeszcze nie umiałem tak brać autorytetu, jak teraz nad tym biorę. Rozumiesz? I to chodziło do sytuacji, że przestawałem oddychać. I wiesz, nie możesz nawet Jezus powiedzieć. Nie? I koniec. Ale wierzyłem. Wierzyłem. Pamiętam, że po drugim czy po trzecim takim ataku, to było w nocy chyba, ja wtedy szedłem na bezdechu do mojej żony, ona kładła na mnie ręce i mnie puszczała. Wróciłem, wtedy spałem, Agata spała z Sarą, bo Sara wtedy chorowała, też mieliśmy naprawdę, to taki czas, jeszcze nie umieliśmy sobie poradzić z różnymi rzeczami, dopiero uczyliśmy się w wierze chodzić,
która miała wtedy trzeci migdał, też takie różne rzeczy tam. I pamiętam, wtedy po tym usiadłem, właśnie powiedziałem do diabła tak, posłuchaj, żebyś wiedział raz na zawsze. Nawet jeśli byś mnie zabił, nigdy nie przestanę wierzyć w Boże uzdrowienie. Jestem zdrowy. Zaatakował mnie jeszcze dwa razy w ten sposób, a potem już nigdy. Już nigdy. Diabeł nie może atakować odważnych ludzi. On ma sraczkę. Diabeł szuka lękliwych. Diabeł szuka kogoś, kto się go wystraszy. Że tupnie na ciebie, a ty... Ojejku, co się dzieje? Co? On takich szuka. Bo może ich wtedy zmanipulować. Ale jak się postawisz diabłu raz, drugi, trzeci, piąty, on się musi wycofać. Odwaga to twoja broń. I nieważne, że wszystko w tobie drży. Idąc za Bogiem, musisz być odważny. I Bóg jest w tym temacie z tobą. Mówi, ja uczynię cię odważnym, tylko chciej robić kroki. Musisz robić kroki. On mówi do Jozuego, Jozue, gdziekolwiek noga twoja ustanie, tam będę z tobą. On nie powiedział, Jozue, ja pójdę pierwszy, przetrę ci szlak. A ty tam za mną ruchem posuwistym. Rozumiesz? Nie. On powiedział, Jozue, tam, gdzie noga twoja najpierw ustanie, tam ja przyjdę. A więc Jozue do przodu. Rozumiesz? Jozue mówi, dobra, idziemy. Przed nami Jordan. Wzięli arkę, mówi, wchodźcie w Jordan. Powiedział, że gdziekolwiek stopa moja ustanie, tam będzie ze mną. Weźmie w Jordan, stoją w wodzie. Rozumiesz? Jozue mówi, no dobrze, jestem w wodzie. Działa. Rozstąpił się. Tak zaczął Jozue prowadzić w ogóle Izrael. Przez odwagę. Przez odwagę. Boża moc działa tylko przez odważnych. Jedynym powodem, przez który można być odważnym, to fakt, że Bóg jest z nami. Ja wierzę, że Bóg jest ze mną. W ogóle wiedz. 24 godziny na dobę. Bóg jest ze mną. I Bóg jest z tobą 24 godziny na dobę. On mówi tak. Bądź odważny, bo ja jestem z tobą. Ja się nie pytam Boga, proszę bardzo, ty dzisiaj jesteś ze mną, czy dzisiaj nie ma ze mną. A bo ja nie, ludzie mówią, a ja nie czuję Boga. A ja mówię, a ja nie czuję trzustki. Czy to jest to, czy to jest dowód na to, że jej nie mam? Rozumiesz, o co chodzi? Ja masy rzeczy nie czuję w swoim ciele. Nie czuję krwi. Rozumiesz? A mam 5,5 litra. Co to nie czujesz? Nie czujesz, że Bóg jest z tobą. On powiedział, jestem z tobą. Nie bój się, nie lękaj. Będę z tobą w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Wyrok śmierci był na mnie wydany. Przez grupę przestępczą. Poszedłem przecież do więzienia. Już po moim nawróceniu za stare sprawy jeszcze wyciągnęli mi zorganizowaną grupę przestępczą. Siedzę w tym więzieniu i mówię do Boga tak. Panie Boże, do tej pory walczyłem sam. Teraz nie walczę sam. W ogóle są tutaj ludzie, którzy wydali na mnie wyrok. Boże, jak mam się odnaleźć w tym wszystkim? Co mam robić? Umiem sam walczyć. Ale nie chcę tak robić. Nie chcę ich krzywdzić. Umiem skrzywdzić człowieka. Ja w ogóle, ja sobie radziłem w życiu. Wiecie, o co chodzi? To ja byłem człowiekiem, co sobie radził. Ja nie przyszedłem do Boga, bo sobie nie radziłem. Ja przyszedłem do Boga, bo zrozumiałem, że jestem martwy duchowo, a nie bo sobie nie radziłem. Ja ze świetnie radziłem w życiu. Któregoś dnia biorą mnie na taki pawilon, to jest pawilon piąty na Białołęce, gdzie się czekało na spotkanie z adwokatem, policjantem, kimś tam takim. Taki specjalny do przesłuchań pawilon. I tam było takie coś, no nie wiem, taki jakby ten róg zabudował, taką siatką. 2 na 2 czy tam, no 2 na 2 po prostu.
Tam była tu ławka i tutaj siatka naokoło. No i mnie tam wprowadzili i czekałem, aż adwokat do mnie przyjdzie, tam ktoś już nie pamiętam, bo już jechał. I patrzę, prowadzą człowieka. I ja się przyglądam do tego człowieka, jak go tak prowadzą, widzę go przez tą siatkę. I to jest facet, co na mnie wyrok śmierci. Otwierają tą klatkę i wprowadzają go tam do mnie. I jestem dzień po modlitwie. Dzień po modlitwie. Siedzę, w ogóle wiesz. No dzień normalnie, w ogóle wiesz. No 2 na 2. Stoi. I kawał chłopa, wiesz, patrzy na mnie. A ja patrzę na niego. Tam nie odzywamy się do siebie, wiesz. I patrzy na mnie. A Duch Święty tutaj mówi, no i co? A ja w ogóle wiesz. Uświadamiam sobie, że albo mnie nie widzi, albo mnie nie poznał. A w ogóle rozumiesz, kupę czasu byliśmy razem, nie? Ja nie byłem przypadkiem w jego życiu, a on przypadkiem w moim. My się bardzo dobrze znaliśmy. A Duch Święty mówi, no i co? Jestem z tobą. Rozumiecie, o czym mówię? On jest z tobą. Jeżeli ty wierzysz i podejmujesz odważne kroki, tak? Ty musisz zwyciężyć. Odwaga opiera się na tym, że wiesz, że Bóg jest z tobą. A więc, jeżeli nie wykonujesz odważnych posunięć, nie masz w pełni pojęcia o tym, że Bóg jest z tobą. Czyli posłuchaj mnie teraz. Jeżeli nie wykonujesz odważnych posunięć w swoim życiu, to jest dla ciebie dzisiaj świadectwo, że nie masz pewności, czy Bóg jest z tobą w każdej dziedzinie życia. I musisz sobie to wziąć na warsztat. Uklęknąć dzisiaj przed Bogiem i powiedzieć, przepraszam cię za to, że podważałem w swoim sercu, że nie jesteś ze mną. Pomóż mi zmienić moją głowę. Wymień mi dysk. Idę w ogóle po zmianę. Ogłaszam, że Ty jesteś ze mną we wszystkim. Jesteś ze mną w moim małżeństwie, jesteś w moich relacjach, jesteś w mojej firmie, jesteś w mojej pracy, jesteś w tym, co mówię, jesteś w tym, co głoszę. Jesteś! Ludzie do mnie mówią tak, jak długo się przygotowujesz do swoich głoszeń? Ja mówię, ja się w ogóle nie przygotowuję. Ja jestem przygotowany. Jestem 24 godziny na dobę przygotowany, żeby plądrować piekło i budować niebo. Cały czas. Dlaczego? Bóg jest ze mną. Bóg jest ze mną, jak śpię. I Bóg jest ze mną, jak siedzę na kiblu. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg jest ze mną. Cały czas. Ludzie mówią, tak mnie diabeł atakuje. Mówię, ja mnie nie atakuje. Bo ja w ogóle wierzę, że Bóg jest ze mną, a nie diabeł. Ja wierzę, że Bóg jest ze mną, a nie, że diabeł jest ze mną. Ja nie uważam, żeby diabeł był ze mną albo przy mnie. Ja uważam, że diabeł jest krótki jak fiutek krasnoludka. Ja tak uważam. I nie uważam, że jest przy mnie. Uważam, że Bóg jest przy mnie. Ja to uważam. To mam w głowie. Dlatego idę i coś robię. Bo Bóg jest ze mną. Wszędzie. I ja nie muszę być przygotowany mentalnie. Bo Bóg jest ze mną, czy ja jestem przygotowany mentalnie, czy ja nie jestem przygotowany mentalnie. Bo On powiedział, że ziarno rzucone w ziemię rośnie, czy rolnik czuwa, czy nie czuwa. On tak powiedział. Rozumiesz? Człowiek, który ma tą świadomość, wstaje rano i mówi halleluja. Tak? A w piekle jest w ogóle wieżą. Wstał. Wariat. Wstał wariat. Zaczął. Zaczął dzień. Ja mam taką mentalność. To jest moja mentalność. Moja mentalność jest taka, że diabeł się boi mnie, bo Bóg jest ze mną. To diabeł się mnie boi. To on się mnie boi. Jest taka bardzo ładna opowieść,
to mi się ona podoba, to mam wolę, może znaczy. Był pewien człowiek, miał problem z diabłem. Problem polegał na tym, że diabeł go lał. Wyglądało w ten sposób, że przychodził do niego mniej więcej codziennie, pukał do jego domu, facet mu otwierał ze strachu. Diabeł go w łeb kopa i tak dzień w dzień. Facet miał dość. Postanowił, że dowie się, jak może temu zaradzić. I dowiedział się, że jest ktoś taki jak Jezus. Więc się pomodlił. Powiedział: Jezu, przyjdź do mojego życia i pomóż mi. Bo sobie nie radzę z diabłem. Ktoś zapukał do drzwi, otworzył i mówił: Jezus, mówi: jestem. Człowiek powiedział: wejdź, panie. Masz tutaj salon, telewizor plazmowy. I co chcesz? Ja będę w tamtym pokoju. Jezus mówi: nie ma problemu. Następnego dnia pukanie do drzwi. Facet biegnie, otwiera. Stoi diabeł. Spojrzał na Jezusa. Faceta w łeb. Leży. I poszedł. Facet się zebrał, mówi: Jezu, o co chodzi? A Jezus mówi: zróbmy tak. Masz ten salon z powrotem. Masz jakieś tam miejsce takie spokojniejsze? Facet mówi: mam takie w kotłowni. Jest tam. Jezus mówi: ja znam. Pójdę. Posiedzę. Lubię tak pobyć z Ojcem. Pukanie do drzwi następnego dnia. Facet biegnie, otwiera drzwi. Jezus nie wychyla nosa. Facet jest zbity i skopany jak codziennie. Facet schodzi do głowy i mówi: mam dość, Panie Jezu, nie rozumiem niczego. Dałem Ci salon, diabeł mnie popił. Ja mam salon, Ty siedzisz w kotłowni, diabeł mnie pije. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Jezus mówi: zróbmy więc w ten sposób. Dom jest na Ciebie, na mnie. To przepisz go na mnie. Przepisz. Następnego dnia, akcja jak co dzień, facet biegnie, chce otworzyć, a mówi: poczekaj. Ja jestem właścicielem domu. Pozwól, że otworzę. Efekt znacie. Diabeł jest zbity i skopany pod drzwiami. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiło absolutne poddanie. Nastąpiło głębokie zrozumienie, że to on jest tym, który jest mocą stwórczą. Że nie trzeba się martwić o cokolwiek, jeśli się wierzy, że On jest właścicielem Twojego życia. Jeśli się nie podważa tego w swojej głowie, w swoich słowach, tylko się robi kroki, tak? Tak jakby cały czas Jego obecność była odczuwalna. I to się nazywa odważny ruch. Diabła w Twoim życiu nie będzie wtedy, kiedy będziesz odważny. Bo odważne ruchy są dowodem na to, że wiesz, że Bóg jest z Tobą. I nie trzeba 50 tysięcy razy pytać: Panie, jesteś? Pomódlmy się. Jeszcze się pomódlmy. Ja uważam w ogóle, że chrześcijanie powinni mniej się modlić, a więcej wierzyć. Cały czas się modlą o coś. Cały czas. Cały czas coś im się tam rusza. Ja mówię: uspokój się. Dlaczego Tobie się ciągle buzia rusza? Mnie od chodzenia by się nogi zmęczyły. Tobie od mówienia innymi językami się buzia nie zmęczy. Przecież to jest lękowe u Ciebie. Ty się nie modlisz innymi językami realnie dlatego, że Ty się modlisz i Ty rozumiesz, no tylko Ty się lękowo ciągle modlisz. Ciągle lękowo. I ciągle jesteś w jakimś napięciu. Nie rozumiesz, że Bóg jest z Tobą? Cały czas. Idź i działaj. Odważnie, do przodu. Wchodź w relacje, załóż firmę, rozumiesz? Rozkręć służbę. On jest z Tobą. W czym? We wszystkim. On jest z Tobą, kiedy się relaksujesz. Rozumiesz? On jest z Tobą, kiedy działasz tak czy inaczej. Jest z Tobą. On jest z Tobą, kiedy się bawisz z dzieckiem.
On jest inspiracją w Twoim życiu do każdej dziedziny. We wszystkim. On jest z Tobą, kiedy idziesz na zakupy. Ja idę na zakupy, mówię, Panie Boże, ja ustanawiam promocję. Teraz. I tyle. Rozumiesz? I tylko szukam w ogóle wewnętrznego prowadzenia, gdzie mam iść, tak? Czy Zara, czy coś innego. Bo to tak się działa. Bo ja w to wierzę, On jest ze mną. On jest ze mną. On nie jest za tym, żeby mnie świat łupił, tylko jest za tym, żebym ja łupił świat. A więc jest za tym, żebym ja kupował rzeczy w promocjach. On w ogóle jest za tym. Bo On jest ze mną. Ze mną. Rozumiecie? Ja się nie interesuję, czy Bóg jest z kimś. W ogóle mnie to nie obchodzi. Bóg jest ze mną. Jak wygląda budowanie odwagi? Na końcu. Księga Jozuego 1:1-10. Od 1 do 5 jest pokazane, że wiara w Boże zabezpieczenie, czyli Jozue wierzy. On zaczyna wierzyć, że Bóg jest z nim. To jest pierwsza rzecz, co robi Jozue. Tak? On go zapewnia, jestem z Tobą w ogóle. Kropka. Dalej. Decyzja o męstwie, czyli Jozue podejmuje decyzję. Ja będę męski. Ja będę dzielny, będę męski, będę twardy, będę silny. I tutaj zobacz, tu nie ma dyskusji, jaką ty masz osobowość, bo Bóg bardzo szybko rozwiązuje to chyba w księdze Joela, że ciebie, niech słaby powie, ma moc. Ty, załatwiony temat, masz osobowość, która jest osobowością słabą, Bóg mówi, ale to co mnie to obchodzi, przepraszam. To zacznij ogłaszać, że masz moc. Tak? Powiedz, że jesteś bohaterem. Niech słaby powie, jestem bohaterem. Ile razy? 500 tysięcy razy. Aż głowa Twoja zrozumie, że jesteś bohaterem! Rozumiesz? Jesteś bohaterem! Jest taki film, który się chyba nazywa Motywacja, już nie pamiętam. Sylwester Stallone tam gra w ogóle. Świetny film w ogóle. Jest facet w ogóle tam, dziennikarz, który szuka takiego coacha. Ten coach ma duże bardzo sukcesy, w ogóle jeżeli chodzi o poprowadzanie ludzi z kanałów. I ten taki, ten dziennikarz mówi, ja tam do końca nie wierzę, że takie te metody Twoje działają. Ten coach mówi, nie wierzysz, chodź. Mówi, jaki jest twój problem? Mówi, palę, mówi, dwie paczki papierosów dziennie. A ten mówi, dobrze. Bierze go na plażę, ten coach ze sobą, staje z nim na tej plaży, jest wieczór, nie? I mówi do niego, powiedz, nie palę. On mówi, ale ja palę. A ten coach mówi, chcesz, żebym ci pomógł? Chcę, powiedz, nie palę. To jest, nie palę papierosów. On mówi, się wiesz, taki, no, nie palę papierosów. Mówi, dobrze, jeszcze raz. Nie palę papierosów. Mówi, jeszcze raz. Nie palę, głośno, nie palę papierosów. Nie, kazał mu krzyczeć do rana. Stali tam do rana. Do rana. Do rana stał i krzyczał w morze. Nie palę papierosów, nie palę, nie palę. Rozumiesz? Rano. A paczkę papierosów ma tutaj. Coach wyciąga paczkę papierosów mu z kieszeni. Podaje, mówisz, zapalisz, on mówi, że nie palę. Ty ten film nie rozwala, to jest w ogóle super film. Naprawdę. Ty, rozumiem, o co chodzi. Kołż mu daje, tylko nie rozumie, wyrzuć. Ten wziął, rzucił w morze, nigdy nie zapalił. Dlaczego? Co się stało? Życie i śmierć jest w mocy języka. Facet sobie przenicował bani. Czym? Bożą zasadą. Niewierzący. Bo żeby Boże zasady stosować, nie trzeba znać Jezusa. Rozumiecie? Decyzja o męstwie. Ja nie wiem, jaką masz osobowość. Jak masz osobowość cienką, jak żyletka Paul Silver, rozumiesz? Zapraszam przed lustro, tak? I proszę krzyczeć, że jesteś bohaterem. Jestem mężny i dzielny. Nie boję się i nie lękam. Idę do przodu jak przecinak. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Jestem najpotężniejszy. Rozumiesz? Zaczynasz działać. Całe mieszkanie obklej w kartkach. Idziesz zrobić kupę, niech będzie kartka, jestem mocny i mężny. Lepiej ci będzie szło. Parę razy, człowieku, rozumiem. Każdy zatwardzenie zwalczysz. Siódmy werset. Wierne poruszanie się w Bożych zasadach.
Bóg mówi do Józuego tak, niech księga tego prawa nie odstępuje od ust twoich, to jest ciekawe, nie od uszu, tylko od ust. On mówi, wyznawaj moje prawdy. Józue, ty się weź za wyznawanie. Ciekawy jest koniec Józuego, już jest stary na końcu, już w ogóle już tam obsadził wszystkie pokolenia, wychodzi ze swoją rodziną i mówi tak, do tego nowego pokolenia izraelskiego. Będziecie służyć Jahwe? A oni tak, będziemy, Józue. Mówi, na pewno nie będziecie. Bo to prorok, wiecie. Ale ja i dom mój służyć będziemy Jahwe. Józue do końca życia już jest odważnym człowiekiem. Rozumiecie? Do końca życia. I ma takiego kolegę ciekawego. Kolega jest taki sam jak on, nazywa się Kaleb. Kaleb ma 80 lat. I przychodzi do Józuego w wieku 80 lat. Jak Józue dzieli ziemię. I mówi do Józuego tak. Józue, jestem tak silny, jak wtedy, kiedy po raz pierwszy weszliśmy do Kanaanu, a to było 40 lat wcześniej. Mówi, daj mi Hebron. Daj mi Hebron, najtrudniejszy teren. Wjadę ze swoimi ludźmi, wytnę do nogi. 80 lat, kolega Józue. Rozumiesz? Mówi, daj mi Hebron. Oni rozumieli te zasady. Oni wiedzieli, że trzeba być odważnym. Nieważne, jak się czujesz. Nieważne, jaka jest twoja osobowość. Ważne, że wiesz, że Bóg jest z tobą. Jak Bóg jest z tobą, to co ci obchodzi reszta? Co ci obchodzi, czy ty masz taką osobowość, czy inną osobowość? Co ci obchodzi, jakie traumy przeszedłeś w życiu? Co ci obchodzi, jaki jest nacisk społeczny na ciebie? Co cię to obchodzi w ogóle? Co cię to obchodzi? Idziesz i odważnie działasz. Wierzysz w to. Wierzysz, że Bóg jest z tobą. Odwaga wymaga wierności. Strach i lęk budują wiele warowni pod naszymi stopami. A więc przeszkody będą i trzeba być wiernym w tym. Nie można, to nie jest kwestia, że jest się odważnym czasem. Musisz sobie wyrobić mentalność odwagi. Będę zawsze Boże odważny. Bez względu na to, co będzie mnie naciskało, będę szedł naprzeciwko tego, kontra temu. Bo Ty jesteś ze mną, Panie Boże. Jestem któregoś dnia na siłowni z Agatą. Założyłem sobie taki ciężar, którego nie założyłem sobie wcześniej. Nie zrobiłem sobie takich tych zabezpieczeń, nie założyłem takich przy ławce. Położyłem się, nikogo nie było. Sam Agata mi ciężar przekraczał w ogóle jej możliwości, absolutnie, że nie mógł pomóc. I to mnie przygniotło. Wylazłem z tego. No. Wyciągałem się w ogóle, wiecie, rozwaliłem tą sztangę, wylazłem z tego. Mówię, nie diabeł. Nie ma takiej opcji. Założyłem ten tryb z powrotem. Założyłem tyle, ile było i jeszcze 5 kg. Tak? I zacząłem się modlić. Modliłem się przez chwilę, położyłem się i to podniosłem. Dlaczego? Dlatego, że ja nienawidzę dawać satysfakcji przeciwnikowi. To jest menda społeczna. W sprawach małych i dużych. Rozumiesz? Małych i dużych. Ja nie zamierzam wycofywać się w życiu przed przeszkodą banalną lub niebanalną. Jeśli wyrobię w sobie mentalność wycofywania się, bo przeszkoda jest banalna, a to nieważne, to to mi wejdzie w krew. Przeszkody są i będą. Naucz się je przechodzić. W odwadze. Zawsze. Coś ci się nie uda? Rozumiesz? Nie przejmuj się. Módl się. Tak? I idź dalej. Odważnie. Bądź wytrwały. Do końca życia. Nie licz w ogóle, że któregoś dnia twoje życie raptem stanie się pasmem sielanki takiej, bo to jest nieprawda. Będziesz zawsze zwyciężał, ale zawsze będą przeszkody.
zawsze będzie konflikt ducha i ciała, zawsze będzie nacisk świata. Jezus powiedział, będziecie mieli wszystko wśród prześladowań. Są słowa naszego mistrza. Będziecie mieli wszystko. Kto dla mnie zostawi braci, siostry, domy, mężów, żony, wszystko, rozumiecie? Otrzyma w tym życiu, tak? Stokrotnie więcej braci, sióstr, mężów, żon, domów. Rozumiesz, o co chodzi? A w przyszłości życie wieczne. Tak? Lecz tutaj na ziemi wśród prześladowań. Tak mówi Jezus. Czyli będą przeszkody. Chcę, żebyś był odważnym człowiekiem. Odważnym człowiekiem. Bo inaczej, jak nie będziesz odważnym człowiekiem, to diabeł cię zdmuchnie. Bo on czeka na nieodważnych. Bo nieodważny się cofnie. Nieodważny dostanie w mordę i się wycofa. Gorsze Ewangelie w więzieniu. Takim kozaczką ma tam na świetlicy, wiesz. Jeden podchodzi do niego i mówi, a z kaloryferem, z akumulatorem na jajach, mówi, jak byś głosił? Ja mówię, jest jeszcze większą mocą przecież. Nie przyjmij Jezusa. Pamiętam, jak się bujał. Ja jestem biznesmenem, takie rzeczy mnie nie interesują. Wyszedł za kaucją w ciągu miesiąca, bardzo wysoką kaucją. Rozumiecie? W ciągu najbliższego tygodnia znaleźli tylko pusty Mercedes po mnie. Ciała do tej pory nie znaleźli. A prosiłem jak człowieka. To akumulatorze na jajach mi odpowiada. Twardzie. Tylko ja dzisiaj jestem tu, a on jest w piekle. Rozumiesz? I żona nawet nie miała co pochować. Odwaga zawsze będzie płacić sukcesem w twoim życiu. Rozumiesz? Twarz twoja będzie się utwardzać jak krzemień. Rozumiesz? Będziesz się też uwrażliwiał. Będziesz się uwrażliwiał, bo odwaga spowoduje, że będziesz mógł wejść w takie przestrzenie życiowe, gdzie... Bo odwaga to też nie jest związana jedynie z pewnymi działaniami, ale też z otwieraniem się. Dla mnie dzisiaj odwaga jest bardzo mocno związana z otwieraniem się na drugiego człowieka. Ja się otwieram. Ja w ogóle ryzykuję, opowiadając o swoich różnego rodzaju porażkach. Rozumiecie? Ja ryzykuję. Że ludzie powiedzą, ja olewam takiego przywódcę, bo ciebie co takich numerów narobi, wiecie. Albo że się boryka z tym czy z tamtym. A ja ryzykuję, idę z tym do ludzi. W ogóle mówię, okej, okay, jeżeli mnie kochają, to tak, to mnie wezmą w tym stanie, wiesz. Ostatnio fajnie, po jakiejś tam konsultacji dziewczyna od nas z kościoła mówi, jak to fajnie porozmawiać z kimś mniej zaburzonym. Wiesz, jakby dla mnie dzisiaj odwaga bardzo jest związana z tym, że się otwieram drugiego człowieka. Powierzam się drugiemu człowiekowi. Powierzam się. Wiesz, korzystam z tego bardzo dużo. Przyjeżdżam do was, tak, gdzie byłem i miałem bardzo silne spotkanie z Bogiem i odpowiedzi. Ja pytania zadawałem, znaczy rozmawiałem z Bogiem, a Bartek się modlił i odpowiadał. Czyli miałem taki czas na przykład. Rozumiesz? On się modli, ja się w ogóle, ja mówię do Boga, mówię, a w tej sprawie co? Tak? A on mi odpowiada. A ja siedziałem i tam płakałem po kościele. Od razu poszedłem zadzwonić, powiedzieć, jak się sprawi. I prorokował do mnie człowieku dzisiaj pół modlitw. Ale dlaczego ja tak mogę dzisiaj? Bo ja jestem poddany. Okej? Okay? Ja odważnie to dzisiaj robię. Ja dzisiaj ustanawiam liderów, a potem się uczę być poddanym tym liderom. To jest moja odwaga dzisiaj. To jest jakby moja wojna. I tutaj się realizuję teraz jako odważny człowiek. Chcę, żebyś zrozumiał, że odwaga to musi być częścią ciebie na stałe i na zawsze. Na stałe i na zawsze. I bez tego nie masz rady. Rozumiesz? Bo diabeł kocha lękliwych ludzi. A chrześcijan lękliwych najbardziej kocha. Rozumiesz? Najbardziej. Wbije ci krucyfiks w tyłek i cię ugryluje. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za ten czas. Dziękuję Tobie za to, że mogłem tu być, że mogłem mówić do ludzi.
Duchu Święty, ja chcę, żeby wszystkie te słowa, które były uwalniane podczas naszych nauczań, przeniknęły ludzi do głębi, żeby zostawiły ślad i przyniosły efekt. Chcę, żeby też dzisiejsze poselstwo czy odwadze zamknęło wszystko klamrą i doprowadziło ludzi do wzrostu. Do wzrostu, który jest jeszcze poza ich wyobrażeniem. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen.